wyłącznie piłce nożnej, tej lokalnej i ogólnopolskiej. Podsumowania kolejek. On nie poskłada tej drużyny tak, żeby awansowała. Opinie ekspertów. Przyjechał bez zbędnej napinki. Omawianie kluczowych sytuacji. Wejście w tempo, zgubienie swojego markera. Natürlich kein Abseits. Niesamowite emocje. Podaleć kapitano! Caricadesto tiro! Piłka w grze. Na pewno brzmi bardzo atrakcyjnie. W każdy wtorek o 19:00. Zaprasza Łukasz Radkiewicz. Wszystkich zapraszam do słuchania Radia Indeks. Waldemar Fornali. Piłka w grze, wtorek 13 listopada 2012 roku. Łukasz Radkiewicz, witam uprzejmie. W naszym akademickim studio gościmy tym razem Bartosza Tyktora, kapitana Stelmetu UKP. Witam. Rafała Figiela, pomocnika Stelmetu UKP. Witam serdecznie. Oraz Wojciecha Fabisiaka, bramkarza tejże drużyny. Dzień dobry. Oraz reprezentanta Polski U18. Tak, zgadza się. Na początek konkurs dla naszych słuchaczy. Sponsorem konkursu jest Pizzeria Chili. Telefon 609 948 920. Włoskie ciasto wypiekane w piecu na drewnie. Dzisiaj pytanie zada nasz pomocnik Rafał Figiel. Ile bramek strzeliłem w trzeciej lidze? Jeśli ktoś zna odpowiedź na pytanie, ile bramek zdobył Rafał Figiel w bieżących rozgrywkach w sezonie 2012-2013, niech dzwoni do nas na numer 68 326 9696. Osoby, które brały udział we wcześniejszych konkursach, proszone są o danie szansy innym. A my mamy już... Sponsorem konkursu była Pizzeria Chili. Telefon 609 948 920. Włoskie ciasto wypiekane w piecu na drewnie. Czyli teraz to, co rozpocząłem. Mamy teraz już słuchacza na naszej antenie. Halo, kto się do nas zadzwonił? Halo, halo. Przerwało połączenie, ale pewnie jeżeli słuchacz będzie chciał jeszcze raz, to na pewno się dodzwoni. Najlepsza drużyna trzeciej ligi to właśnie Stelmet UKP. Przeanalizowałem. Wcześniej też rozmawiałem między innymi z trenerem, czy też z trenerem Michałem Grzybczykiem, czy też Dominikiem Skrzyńskim i Jackiem Bąkiem tydzień temu. Mówiłem, że wszystko jest zależne od Lechii 2 Gdańsk. Tym razem jednak Lechia przegrała z Koral Dębnicą. No i macie tą najlepszą drużynę, 32 oczka, więc jak dograją dwa spotkania rezerwy Lechii, no to jesteście i tak mimo wszystko najlepszym zespołem w trzeciej lidze. Szczerze powiem, że nie skupialiśmy się w ten sposób, jeśli chodzi o rozgrywki tej trzeciej ligi. My się skupiliśmy na swojej grze, a że takie coś jest, to nie pozostaje nam nic innego, jak się tylko cieszyć z tego faktu. To Rafał, teraz na chwilę przerwiemy naszą dyskusję, bo jest ponownie słuchacz i miejmy nadzieję, że się nie zniechęcił do naszego konkursu. Halo, kto się dodzwonił do nas? Halo? Cały czas nam zrywa połączenia, także widzę, że co rusz nasz realizator odbiera telefony. Powielę pytanie do ciebie, Bartek. Na pewno duma, na pewno to jest fajne, miłe, że jesteście tym najlepszym zespołem w trzecioligowych rozgrywkach. No na pewno, ale nie możemy o tym zapomnieć, że to jednak jest tylko czwarty poziom w Polsce. Staramy się jak najbardziej, chcemy awansować, być w tym centralnym punkcie Polski, czyli w drugiej lidze zachodniej. I wtedy myślę, możemy tylko być dumni, że jednak idzie nam w tej drugiej lidze. Wojtek, ty nie wystąpiłeś teraz w tym ostatnim meczu, pierwszym rundy wiosennej, natomiast to jest zwycięstwo wasze, 10 goli, 10 do 1 dokładnie pokonujecie Orła Międzyrzecz. I powiedz, jak to wyglądało z perspektywy ławki, co byś tam mógł poprawić, jeśli byś mógł tutaj pokusić się o analizę gry zespołu? No z pewnością wynik mówi sam za siebie. Mieliśmy całe spotkanie pod kontrolą, a to ze strzeli bramkę to był przypadek po prostu. Mhm, czyli nic nie jest do poprawy, czy jednak te końcówki gdzieś tam rozmawialiście z trenerem, o tym analizowaliście? Nie wiem, nie byłem jeszcze w szatni, nie słuchałem tego i na tą chwilę nie wiem. Bartek, powiedz, ta ostatnia bramka chyba nie powinna gdzieś tam mieć miejsca. No na pewno, przytrafił się na pewno kiks naszym obrońcom. No ale nie można tego zmienić, jednak cieszą te 10 bramek strzelonych. Jednak taki wynik często się nie zdarza w seniorskiej piłce. No tylko powinniśmy być tego dumni i no nie możemy patrzeć na to jednak i ciągle się komentować, że jest źle, że te bramki tracimy, bo no jednak mamy najwięcej strzelonych bramek w lidze. Tak samo z tyłu mamy najmniej straconych, więc to powinno cieszyć. Powiedz jeszcze, czy ta bramka
to ty zdobyłeś, czy zdobył ją Radosław Sylweszczak, bo niektóre media podawały, że był to Radek. Mi się wydawało, że ty ją strąciłeś głową, po twoim strzale wpadła do bramki, tam jeszcze bodajże chyba dobijał z linii bramkowej Sebastian Górski. No, na tą bramkę pokusiło się wielu z moich kolegów, ale no, trzeba przyznać, że jednak Radek strzelił tą bramkę, nie będę sobie przypisywał, bo to nie ma sensu. Dobrze, to dostaję informację już po raz trzeci, słuchacz na naszej antenie. Halo, czy tym razem się słyszymy? Tak, już teraz wszystko gra. Witam, jak masz na imię, powiedz i jaka jest odpowiedź na zadane przez nas pytanie, ile bramek zdobył Rafał Figiel w bieżących rozgrywkach trzeciej ligi? Krzysiek i zdaje się, że to jest chyba 9 bramek. To jest poprawna odpowiedź, a mi nie pozostaje nic innego, jak tylko wręczyć tobie 2 kupony, bo dziś wręczamy 2 bony na pizzę ufundowaną przez pizzerię, czyli także gratulujemy i życzymy smacznego. Dzięki. Wojtek, czy ty się spodziewałeś tego, że w trakcie sezonu zagrasz, będziesz występował od pierwszej minuty? Nie, mieliśmy, z trenerem rozmawialiśmy i stwierdziliśmy, że u nas nie ma pierwszego czy drugiego bramkarza, po prostu jeden gra, drugi nie gra, a to, że Rafał bronił, to sprawował się lepiej na treningach ode mnie i bronił do spotkania z Dzierżoniowem. Potem następnie złapał kontuzję i ja wskoczyłem do bramki do momentu z meczem z Międzyrzeczem. Mówiliśmy o tych słabych stronach, też tak rozpocząłem, ale no też mówiłem, że jesteście tą najlepszą drużyną, więc może teraz o pozytywach. Rafał, co ci się najbardziej podoba w tej drużynie, w tym monolicie? Myślę, że przede wszystkim tutaj o tych punktach, o tym miejscu w tabeli świadczy o zgranie między sobą. My się znamy nie od lat, także myślę, że to było tak jakby na tym najważniejszym punktem tego. Aczkolwiek, no i tak jak Bartek powiedział wcześniej, że ilość bramek strzelonych, ilość bramek straconych, to mówi samo za siebie. Też w porównaniu do minionego sezonu chyba można tak powiedzieć, że jesteś w formie, że lepiej się prezentujesz. To nie mnie oceniać, ja robię swoje, ja staram się grać jak najlepiej, a jeśli ty tak mówisz, to mogę ci tylko podziękować za to. Bartek, ta współpraca razem z drugim twoim imiennikiem, Bartoszem Olejniczakiem, układa się wzorowo. No tak, jednak tych bramek nie tracimy dużo. No zacząłem ten sezon na napadzie, nie szło najlepiej, więc trener mnie dalej przestawił na tą moją nominalną pozycję. Z Bartkiem gra mi się nieźle, chociaż muszę powiedzieć, że naprawdę w meczach, w których Bartek nie grał, wskakiwał Radek. Też nie mam na co narzekać, naprawdę z jednym i z drugim gra się naprawdę dobrze. Wojtek, jeszcze co do tej obsady bramki, bo Rafał Dobroliński rozegrał 90 minut z Orłem, tutaj mówiliśmy o tym spotkaniu, ale powiedz, czy gdyby nie stracił tej bramki, to jego akcje jakoś by były wyższe, czy to tutaj go w ogóle nie obciąża? Moim zdaniem ta bramka, co wpadła, w ogóle nie obciąża jego konta. Rafał nie miał właściwie co do obrony, nie miał szans. Najwięcej bramek też w tym meczu, cały czas gdzieś będziemy się odwoływać do tego spotkania, bo aż różnicą 9 wygraliście, ale jakie waszym zdaniem było najlepsze w waszym wykonaniu spotkanie? W naszym? No cóż, no na pewno mecz ze Ślężą. Przyjechał przeciwnik bardzo dobrze grający piłką. No cóż, no nie daliśmy się, wygraliśmy. No i bardzo dobrze. A wy, panowie, jakie byście wyróżnili spotkania? Albo też indywidualnie, może nie tak, gdzie drużyna najlepiej zagrała? Może w ten sposób, tylko w inny. Gdzie ty się czułeś najlepiej, Bartek? Nie, no ja wolę jednak odpowiedzieć na pytanie, gdzie drużyna zagrała najlepiej, bo jednak jesteśmy drużyną, jesteśmy kolektywem, tam indywidualne występy mnie nie obchodzą. Mi się wydaje, że najlepszy, może nie mecz, ale druga połowa w Świdnicy była naprawdę w naszym wykonaniu świetna. Pokazaliśmy wtedy charakter, pokazaliśmy, tak można powiedzieć po chłopsku, pokazaliśmy jaja i to na pewno cieszyło, bo przegrywając 1-0 na ciężkim terenie, potrafiliśmy wygrać 3-1 i to na pewno, ten mecz na pewno zapamiętam najbardziej. Bo też twoje premierowe trafienie chyba tam, jeśli się nie mylę, dobrze mówię, przy stałym fragmencie gry zdobyłeś bramkę głową. Tak, ale to na pewno nie o to chodzi, bo jednak chodzi o to, że przegrywaliśmy 1-0, w pierwszej połowie graliśmy nie najlepsze spotkanie, w drugim połowie wyszliśmy zupełnie jako inny zespół i myślę, że ten mecz no, był w naszym wykonaniu najlepszy.
Wojtek, ty też jesteś reprezentantem Polski U17. Byłeś U18 teraz w zasadzie, ale byłeś powoływany jeszcze do Under 17 i powiedz, jak twoje wrażenia, jak wygląda ta kadra, bo byłeś w tym zespole, który zdobył brązowy medal na ostatnich mistrzostwach w Słowenii. No tak, no, na mistrzostwa nie pojechałem, ale na zgrupowanie jeżdżę. Atmosfera jest bardzo fajna, profesjonalne podejście zawodników do treningów, do meczy. No, do tej pory nie rozegrałem żadnego spotkania, ale liczę na swój debiut. Rafał, indywidualnie wiem, że to jest takie niefajne zawsze gdzieś tam mówić o sobie, ale jak rozmawiałem tydzień temu z trenerem Maciejem Murawskim, który był obecny na stadionie przy ulicy Sulechowskiej, mówił, że jeżeli chciałbyś gdzieś dalej wybić się z trzeciej ligi, to momentami musiałbyś troszeczkę szybciej tą piłkę wyprowadzać, bo też w trzeciej lidze więcej miejsca zawodnicy zostawiają tobie. Tak, ale z drugiej strony, skoro gdzieś mam więcej miejsca, to dlaczego mam tego nie wykorzystać? Gdzieś to jest dużo miejsca, to staram się to wykorzystać jak najlepiej. Gdzieś mi się do tej pory udało, ale tu pan trener Maciek Murawski zna się na tym lepiej, także z boku to może inaczej wygląda. Ja przyjmuję to i postaram się to poprawić. Rozumiem, że wykonujecie założenia trenera, ale czy są takie momenty w meczu, kiedy na przykład wiesz, że powinieneś jakoś inaczej tą piłkę rozprowadzać, rozdawać, a inaczej trochę rozgrywasz, właśnie spowalniasz? Nie wiem, były takie też zastrzeżenia jakieś ze strony trenerów? Na pewno tak, były, będą. Wydaje mi się, że to, tak jak powiedziałem wcześniej, z boiska to troszeczkę inaczej wygląda. Trener gdzieś patrzy na to z boku i często ma właśnie uwagi, że gdzieś tu mogłem zagrać tak, tu mogłem zagrać troszeczkę szybciej, tu troszeczkę wolniej, ale to piłka nożna to gra błędów, także w każdym meczu błędy są nieuniknione. Fajne jest też to, Wojtek, że aż 15 zawodników w waszej drużynie zdobywało w tym ostatnim teraz, w tej rundzie jesiennej, plus jeszcze to jedno spotkanie wiosenne, gole. No cóż, no to na pewno cieszy, że tyle zawodników strzela w ramek. No cóż, no by tak dalej było. A ty, powiedz, mimo młodego wieku odczuwasz gdzieś ten stres cały czas, jakoś przeżywasz te mecze, kiedy masz wystąpić od pierwszej minuty, czy to raczej jest taki stres, no bo też można chyba za taki przyjąć stres motywujący? Nie, na pewno na początku to byłem zestresowany, ale z meczu na mecz się coraz lepiej, no i na pewno nie było tych źle w następnych kolejnych spotkaniach i z każdym meczem czuję się już na pewno coraz lepiej. To jeszcze zatrzymując się przy kadrze, ty jaki jest trener pochodzący z Poznania Dorna? Na pewno bardzo dobry trener. Czy bardzo przywiązuje się do dyscypliny taktycznej oraz bardzo dobrze prowadzi nasze treningi oraz no, z pewnością na pewno bardzo żyje z nami i pilnuje, żeby była atmosfera w naszej drużynie. Bartek, jeszcze, ja wiem, że fajnie się rozmawia o dobrych, ale takie mam też pytanie, które mnie nurtuje. Wiem, że też trener Piotr Żak zawsze gdzieś tam ma jakieś zastrzeżenia do was, tak? Że zawsze gdzieś tam chce poprawiać. To jest też oczywiste, że dąży się do perfekcji, ale teraz po tym meczu chyba był troszeczkę bardziej niż zły po tej stracie bramki, bo na pewno nie można tutaj mieć do was zastrzeżeń, jeśli chodzi o grę i zdobywanie 10 goli. Nie, no, tak jak już Rafał wcześniej powiedział, na pewno zastrzeżenia będą zawsze. Piłka nożna to gra błędów. Powtarzam się po Rafale, ale jednak to jest prawda. No, widać, że dobrze się rozumiecie, już nie tylko na boisku. No jednak trochę się już znamy, więc tak jest na pewno. A co do twojego pytania, to myślę, że wszyscy mieli jakieś tam zdenerwowanie w sobie po tej straconej bramce, tak jak po meczu ze Świebodzinem jednak wygraliśmy 6-1, ale ta bramka trochę nas podłamała, bo inaczej jednak wygląda wynik 6-0 czy 10-0 niż 6-1 czy te 10-1. No. Po tym spotkaniu właśnie dobrze też, dobry temat poruszyłeś, po tym spotkaniu w Świebodzinie rozmawialiście później ze swoimi byłymi kolegami jeszcze z Lechii? Jeśli tak, to co mówili? No ja akurat nie miałem takiej możliwości. A Rafał chyba ma, bo się odsunął od mikrofonu. Na pewno to tylko mecz był, tak? My gdzieś byliśmy kolegami, zapewne nimi zostaniemy. No i na pewno się będziemy spotykali, to jest nieuniknione. Także. A czy ktoś się obraził? Nie, jeśli chodzi o mnie i o tych kolegów, z którymi ja mam kontakt, to z wszystkimi jest na tym samej stopie, co było.
Teraz mamy na naszym łączu telefonicznym Roberta Kulczyckiego, organizatora futsalu UZ. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem zapytać pana, wiem, że wczoraj odbyło się spotkanie organizacyjne z drużynami, które mają wystąpić w tym turnieju. Wiem też, że w tym roku aż 20 drużyn wystąpi, ale to nie będzie ten system grupowy, który zawsze preferowano, a ligowy. Tak jest, tylko że jeszcze dodatkowe dwie drużyny się zgłosiły i w tym momencie mamy 22 zespoły już. Czyli dziś, tak, dodatkowo jeszcze dołączyły? Wczoraj wieczorem wysłałem maila, po prostu nie doszedł, dzisiaj miałem dwa telefony jeszcze. Także będzie jeszcze więcej meczów. Przewidujemy w tym roku około 230 meczów. Także mam nadzieję, że się wyrobimy z terminami. To proszę w takim razie powiedzieć, kiedy ruszają rozgrywki i jaki jeszcze czas? Jeszcze mecze rozpoczynałem się już w przyszłym tygodniu od wtorku. Jak długo będą trwały? Od godziny 22. Gramy dwa razy 11 minut. Mhm. I do kiedy jest przewidziany ten turniej? Do czerwca. Do czerwca, czyli długo, przez cały rok akademicki. I tak patrząc po tych drużynach, które się zgłosiły, na papierze to będzie wyższy poziom tych rozgrywek niż miało to miejsce w roku ubiegłym? Znaczy do tej pory zgłosił się mistrz z tamtego roku i z poprzedniego roku, czyli ta sama drużyna, dwa razy z rzędu była mistrzem, wicemistrz i drużyna, która zajęła czwarte miejsce, także poziom na pewno nie będzie niższy niż w tamtym roku. To jeszcze na koniec zapytam tylko, czy lepiej będzie teraz rozgrywać te zawody ligowo niż grupowo? I skąd ta decyzja? Czy tu też wnioskowały kluby o to? Zespoły? To taka decyzja wspólna. Postanowiliśmy spróbować zagrać tym razem systemem ligowym i zobaczyć, jak to wyjdzie w tym roku. Nie ukrywam, na pewno będzie więcej meczy i na pewno drużyny będą bardziej zadowolone z tego, bo każda drużyna rozegra powiedzmy 21 spotkań. Do tej pory było 6 drużyn, 6 meczów grupowych, ewentualna faza pucharowa. Także wydaje mi się, że to będzie korzystna zmiana. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dobrej nocy. Dobranoc. Naszym rozmówcą był Robert Kulczycki, organizator Futsal UZ. Tak jak słyszeliście, całkiem obiecująco zapowiadają się rozgrywki studentów przy ulicy profesora Szafrana. Tam na hali odbędą się te zmagania. A ja tradycyjnie zapytam tym razem o te gorsze rzeczy. Który był najtrudniejszy mecz? Bo mówiliśmy o tym najlepszym. A który był dla was najtrudniejszy? Z pewnością Ślęza, ale czy najgorszy? Bo zwyciężyliście tam 2-1. Jeśli chodzi o mnie, wydaje mi się, że najtrudniejszy mecz i najgorszy był ten z Ilaką Rzepin, ponieważ jest to jedyny mecz, który przegraliśmy w tym sezonie, w tej rundzie. Ilanka postawiła nam bardzo twarde warunki, także moim zdaniem to był najcięższy mecz w tej rundzie. Troszeczkę jeszcze o tym dniu, jaki macie harmonogram tygodnia. Jak wyglądają wasze zajęcia? Co wam zawsze aplikują trenerzy Piotr Żak i Michał Grzelczyk? No tydzień ogólnie wygląda, każdy tydzień wygląda podobnie. W poniedziałek mamy odnowę biologiczną, wtorek stabilizacja i wytrzymałość, w środę jakieś tam gierki. Myślę, że ogólnie w większości klubów tak to wygląda, więc u nas nie ma żadnych tam niespodzianek. No, po prostu nie chcę być jakiś tam nieskromny, ale no, w większości klubów tak wygląda, tylko myślę, że mamy taki lepszy materiał. No i dobrze, trzeba się chwalić tym, co jest u nas najlepsze. Wojtek, ty awansowałeś z racji też metryki swojego wieku do U18 i powiedz, jesteś cały czas brany pod uwagę tutaj, nikt nie zamknął przed tobą drzwi. Tak, no na tą chwilę jestem drugim bramkarzem. No do końca roku nie mamy zgrupowań, ale od na wiosnę już mają się pojawić i będą to dwie konsultacje. Nie wiem jeszcze gdzie, ale to będą dwie konsultacje 24-osobowe i najlepsza 18 z tej dwóch konsultacji pojedzie na mecz z Anglią. Trochę też chwaliliśmy, trochę ganiliśmy, rozmawialiśmy o takiej, myślę, że krytykowaliśmy konstruktywnie. No więc zapowiadamy ten ostatni mecz. Piast Gorzów-Karnin. Udacie się do Gorzowa w sobotę o godzinie 13 mecz. No i powiedzcie, co wam trener mówi. To musi być na pewno skoncentrowanie do samego końca rozgrywek, żeby zakończyć dobrze ten rok i później by móc spokojnie się przygotowywać do tej rundy rewanżowej, o czym też mówiłeś w rozmowie ze mną po meczu z Orłem Bartek.
Na pewno musimy zagrać jak najlepiej, musimy wyjść skoncentrowani tak jak na każdy inny mecz. Muszę przyznać, że jeszcze z trenerem nie mieliśmy szansy porozmawiania o tym meczu, który odbędzie się w sobotę. No ale tak naprawdę on niczym się innym nie różni od meczy, który już zagraliśmy do tej pory. Wyjdziemy tak samo nastawieni, wyjdziemy z taką samą mobilizacją jak w każdym innym meczu i mam nadzieję, że wywieziemy 3 punkty z Gorzowa. Ja tylko dodam, że relacja z tego spotkania tradycyjnie na antenie naszego radia na żywo. Zapraszam we własnym imieniu o godzinie 13 w sobotę. A jeśli chodzi jeszcze o inny zespół z Telmetu UKP, to kobiety nie wyjechały do Sianowa w sobotę, by rozegrać mecz z liderem, z tamtejszą Wiktorią. To tak tylko gwoli informacji. Teraz podam sytuację w tabeli zielonogórzanych. Zajmują 6. pozycję, 9 oczek zdobytych, 18 bramek strzelonych, no i 22 stracone. Na pierwszym miejscu jest lider, o którym wspominałem przed chwilą, Wiktoria 2 Sianów. Po 8 spotkaniach 21 punktów zdobytych, 51 bramek aż i tylko 8 straconych. I na tym kończy się runda jesienna kobiet, naszych pań. Natomiast w trzeciej lidze grupy Dolnośląsko-Lubuskiej sezon 2012-2013 niepodzielnie rządzi Stelmet UKP. Na pierwszym miejscu po 16 spotkaniach 41 oczek, 59 bramek zdobytych, najwięcej w lidze, 11 straconych. Druga jest Ślędza, 36 punktów, 42 bramki zdobyte, 13 straconych. No i na trzeciej pozycji jest nasz lubuski zespół Promień Żary, 30 oczek, a na tym szarym końcu, że tak to nazwę, tabeli 14 miejsce Orzeł Ząbkowice Śląskie, 13 punktów, Szprotawia również 13 i Orzeł Międzyrzecz 3 oczka jedynie. No i następne spotkanie, mówiłem, że zielonogórzanie rozegrają w Gorzowie z Piastem Gorzów Karnin, natomiast Ilanka Rzepin podejmie Promień Żary, Orzeł Międzyrzecz Bielawiankę Bielawa, Ślędza Wrocław Polonie Sparte Świdnica, Szprotawia zagra z Orłem Ząbkowice Śląskie, Prochowiczanka Prochowice z Lechią Dzierżoniów, Pogoń Świebodzin z Motobi Bystrzycą Kątami Wrocławskimi oraz Fotohigiena Gać z Polonią Trzebnica. Tak się przedstawia ostatnia runda tych zmagań na jesień, a drugie spotkanie wiosny. Dobiegła końca pierwsza część audycji Piłka w Grze. Bartosz Tyktor, kapitan Stelmetu UKP. Dziękuję bardzo. Rafał Figiel, pomocnik Stelmetu UKP. Dziękuję bardzo. Wojciech Fabisiak, bramkarz tej drużyny i reprezentant Polski U18. Dziękuję. Chwila przerwy, po której powrócimy do drugiej partii, by porozmawiać o naszej ekstraklasie oraz o jutrzejszym meczu Polska-Urugwaj. Trudno nie pozdrowić słuchaczy Radia Index, jeżeli a. interesują się piłką, pasjonują się nią i będą waszej bądź co bądź no, relacji słuchali. Pozdrawiam serdecznie. To był Andrzej Strejlał, były selekcjoner reprezentacji Polski. Zaprasza na naszą jutrzejszą relację z meczu Polska-Urugwaj prosto ze stadionu PGA Areny w Gdańsku. Druga część Piłki w Grze, pora na najwyższą klasę rozgrywkową w Polsce oraz mecz Polska-Urugwaj. Między innymi porozmawiamy także o zmianach ostatnich w PZPN, o nominacjach nowego prezesa Zbigniewa Bońka. W studiu Radia Index kolejni goście: Kamil Żeberski, dziennikarz RTV Lubuska. Witam serdecznie. Remigiusz Chyła, trener rocznika 2007 w Stelmecie UKP Zielona Góra. Dobry wieczór Państwu. Oraz Dawid Świercz, pomocnik czwartoligowej Arki Nowa Sól. Dobry wieczór. Na początek konkurs dla naszych słuchaczy. Do wygrania w nim są 2 zaproszenia na mecz Zagłębie Lubin GKS Bełchatów, który odbędzie się 16 listopada o godzinie 18 w Lubinie. Pytanie konkursowe brzmi: ilu piłkarzy Zagłębia Lubin zostało powołanych przez trenera Waldemara Fornalika do kadry Polski? Jeśli ktoś zna odpowiedź na to pytanie, niech dzwoni do nas na numer 68 326 9696. Osoby, które brały udział we wcześniejszym naszym konkursie, proszone są o danie szansy innym. Sponsorem nagrody w konkursie jest klub piłkarski Zagłębie Lubin, a my przechodzimy do Ekstraklasy, T-Mobile Ekstraklasa. Miniony weekend, mecz Widzewa Łódź z Lechem Poznań, tam zwycięstwo Kolejorza 1-0 po asyście Karola Linetego, tego młodzieżowca, jednego z młodzieżowców, bo teraz widać trener Rumak stawia ostro, że tak można powiedzieć w cudzysłowie, na młodzież. Asysta Linetego i bramka Rafała Morawskiego. No przede wszystkim to kolejka niespodzianek, bo na 8 spotkań, które rozegrano teraz w teamowej Ekstraklasie, aż 7 zwycięstw drużyny przyjezdnej, no i mogłoby być 8, gdyby nie gol w doliczonym czasie gry Korony Kielce. Ale można by było zarobić u Buchmachera. No ja bym na to nie postawił. No i przede wszystkim nie ma już drużyn niepokonanej w Ekstraklasie, bo i Legia Warszawa poległa, i Górnik Zabrze, czyli drużyny, które jeszcze nie zanotowały porażki.
Ja przede wszystkim jestem rozczarowany meczem Legii z Jagiellonią Białystok, bo tak słabej drużyny z Warszawy jeszcze w tym sezonie nie widziałem. Nie wiem nawet, czy za kadencji Macieja Skorży tak słabo grała Legia. To kompletnie nie przypominała drużyny z tego sezonu. Jestem naprawdę rozczarowany. Dawid, Widzew też na początku dobrze zaczynał, dzierżył nawet fotel lidera. Tym razem tutaj widać, że troszeczkę chyba opadają sił, albo po prostu poznali swoje miejsce w szyku, mówiąc niegrzecznie. Tak, jak już tutaj zacząłeś od piątku, to na pewno można powiedzieć bez skrupułów, że ten dzień można określić mianem czarnego piątku, ponieważ no, spotkania na pewno nie przyspieszczały kibiców, a cała ta otoczka łódzkiego stadionu i gra piłkarzy wprowadzała raczej kibica w stan depresyjny. No, mecz, którym no, jedynym przebłyskiem chyba była właśnie ta asysta Karola Linetiego, o której mówiłeś bo no co, widzę, zgadzam się z tobą, że chyba w końcu wraca na swoje tory, bo początek mieli taki, którego się raczej nikt nie spodziewał. No ale mimo tego, że ich gra nie rozpieszcza, zdobywają systematycznie te punkty i mnie osobiście cieszy polityka prowadzenia zespołu, którą stosuje trener Rumak i wprowadzanie tych młodych piłkarzy, bo tak jak tu już i ty i ogólnie media bardzo chwalą Karola Linetiego, bo można na podstawie tych dwóch 30-minutowych występów powiedzieć, że ma zadatki na naprawdę klasowego piłkarza, ale również też nie można zapominać o Bartku Bereszyńskim, który również pokazuje, że może być solidnym napastnikiem, a przed dwoma tygodniami zadebiutował Tomek Kędziora, który tutaj wywodzi się z Zielonej Góry. Ale jeżeli mogę tylko odnośnie jeszcze Lecha Poznań, to jest drużyna, która nie gra pięknej piłki, tak jak to bywało w ubiegłych latach, ale gra niesamowicie skutecznie. Tak jak to powiedział jeden z dziennikarzy, że w ostatecznym rozrachunku nie będzie istotne to, jak ta drużyna gra, tylko czy faktycznie zdobędzie mistrzostwo, czy nie, bo jak na razie uniknęła jakiejś tam kompromitującej porażki, a te punkty sobie tak ciuła i już traci do lidera bardzo mało, no i teraz w sobotę być może wskoczy na pierwsze miejsce za Legię. Remigiusz, ciebie zapytam bardziej tak ogólnikowo, czy tobie się podobał ten weekend na naszych boiskach? Tak, myślę, że nasza liga z roku na rok jest coraz ciekawsza i te mecze, które ja oglądam, podobają mi się i widzę, że jest różnica, tak jak wcześniej wspomnieliście, wprowadzanie nowych, młodych piłkarzy, którzy moim zdaniem robią jakość w lidze. Tak jak mówię, z miłą chęcią i dla oka fajnie się te mecze ogląda. Tak jak mówię, z roku na rok ten skok, podwyższenie poprzeczki i poziomu jest coraz lepszy. Mam nadzieję, że osiągniemy coś w pucharach w końcu. Rafał Romaniuk, w tym momencie dziennikarz Przeglądu Sportowego o naszej zdolnej młodzieży. Nie tylko Polonia Warszawa stawia na młodych, ale popatrzmy na Lecha Poznań. Od początku meczu z Legią ma zagrać ten 17-letni Linetti, który, ja pamiętam go z rok czy dwa lata temu gdzieś w takim turnieju Timber czy Coca-Cola Cup, no jednym z tych turniejów szukających talentów występował, a dzisiaj gra w ekstraklasie i co ważne, ci zawodnicy, ci młodzi, to nie są jacyś statyści. Oni pokazują, że są no, równorzędnymi partnerami dla tych piłkarzy ogranych w lidze, a czasami jak Teodoczyk czy Pszołek ich po prostu przerażają. Także to już nie jest tylko takie nasze błagalne okrzyk dziennikarzy stawiać na młodzież, ale widać, że to hasło, jeżeli ktoś je realizuje, no przynosi dobre efekty. Dobrze, to teraz przechodzimy do kolejnego spotkania, tym razem sobota, 10 listopada, a tam spotkanie Podbeskidzia, Bielsko-Biała, Górale przegrywają z Polonią Warszawa 0-1. Remigiuszu, teraz ty rozpocznij. Jeśli chodzi o ten mecz... Powiem tak, Podbeskidzie, odkąd zmieniło trenera, gra troszeczkę lepiej, są trochę bardziej poukładani, mi się wydaje, że w tym meczu akurat zabrakło im trochę szczęścia na zdobycie nawet jednego punktu. No i to wszystko, co mogę powiedzieć o tym meczu. Nie chcesz karcić przeciwników. Dokładnie. Dobrze, a co wy panowie byście powiedzieli, Dawid się wyrywa tutaj do odpowiedzi. To znaczy, ja uważam, że Polonia mimo tych przedsezonowych zamieszań w tej drużynie, w tym klubie, gra bardzo solidną piłkę, co pokazują w każdej kolejce i w tym spotkaniu z Podbeskidziem również, mimo tylko jednej strzelonej bramki i niewykorzystany rzut karny Pawła Wszołka, mimo to i tak zaprezentowali się bardzo dobrze i w dzisiejszej prasie przeczytałem bardzo negatywną opinię na temat właśnie gry Wszołka, jednak mi on się podobał w drugiej połowie. Nie wiem, może to jest efekt tego, że po części mam jakąś tam słabość chyba do tego piłkarza i do jego gry. Trochę w cieniu był
Łukasz Tałdorczyk był bardzo niewidoczny w tym spotkaniu. No i Marcin Baszczyński, który przechodzi chyba trzecią, bodajże jak nie czwartą swoją młodość. I uważam, że Polonia może być zespołem, który walczy, włączy się w walkę o Mistrzostwo Polski. Kamil, no to oprócz drugiego stołecznego klubu, czyli Legii, chyba drużyna, która gra najładniejszą piłkę. Ale co może martwić trenera, to, że to jest czwarty z kolei niewykorzystany rzut karny. Powoli mi to przypomina Manchester United, jak to powiedział ostatnio Sir Alex Ferguson, że on niedługo sam podejdzie do jedenastki i wykona, skoro Wayne Rooney czy Van Persie tego nie potrafi. No ale znowuż troszeczkę do Martina Palermo, no to brakuje jeszcze w Szołkowi. Zdecydowanie. A druga sprawa... Chyba to jest drużyna, w której jest taka najlepsza chemia w zespole, bo widać, że ci zawodnicy, że gra tym zawodnikom sprawia przyjemność, że nawet jeżeli jak strzelili bramkę, to cała ławka rezerwowych reaguje radośnie. Także po meczu trener poklepuje po plecach swoich piłkarzy, gdzieś tam się przytulają, tak więc widać, że no, może po tych nieudanych poprzednich latach, teraz już w końcu już pod wodzą nowego prezesa gdzieś ta Polonia Warszawa odżyje, no bo w końcu to jest stolica, tak? Drużyna ze stolicy, więc musi być w czołówce. Jest chemia, te opary tej chemii gdzieś tam się unoszą. Posłuchajmy teraz już na zakończenie, spinając w jedną całość ten mecz pod Beskidzie Bielsko-Biała Polonia Warszawa. Posłuchajmy Rafała Romaniuka, dziennikarza Przeglądu Sportowego. Trudno w Polonii oczekiwać tego, żeby w każdym meczu nas zachwycała. To jest na razie, jeżeli popatrzymy na całokształt tego sezonu, jedna z najefektowniej i najładniej grających drużyn w Ekstraklasie. Tutaj najwyraźniej mieli gorszy dzień, to było zdecydowanie widać, ale to też jest sztuka, żeby wygrać spotkanie, kiedy widać, że ten Wszołek to nie jest już ten piłkarz, co w poprzednich meczach. Inni też nie porywali swojego grą, a jednak trzy punkty są dopisane. Na naszym łączu telefonicznym jest Agnieszka Kopacz, dziennikarz Orange Sport. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Agnieszko, my tutaj rozmawiamy sobie w studiu o T-Mobile Ekstraklasie. Chciałbym jednak teraz poznać Pani opinię. Chciałbym, żeby tak generalnie jakby Pani mogła podsumować te rozgrywki minionego weekendu na naszych boiskach. Rozgrywki minionego weekendu niewątpliwie bardzo ciekawe. Wystarczy spojrzeć tylko same rezultaty, jakie padały w tej kolejce. Gdyby nie mecz Korony z Wisłą Kraków, no to należy, że we wszystkich spotkaniach wygrywaliby goście, a to sytuacja dosyć niecodzienna na polskich boiskach. Przypomnijmy, że Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 i to samo spotkanie też było równie ciekawe. Obie drużyny grały w osłabieniu, a mimo wszystko Koronie Kielce udało się wywalczyć ten remis, no i ten cenny punkt. Kolejka bez wątpienia ciekawa dla kibiców i wydaje mi się, że taka, która być może troszkę zaostrzyła nasze apetyty przed tym, co czeka nas jutro, a więc przed jutrzejszym meczem towarzyskim z Urugwajem. No właśnie, teraz wywołała Pani do tablicy właśnie ten mecz, który jutro odbędzie się na PGE Arenie Polska-Urugwaj. Gramy z dwukrotnymi mistrzami świata, także 15-krotnie piłkarze z Urugwaju zdobywali Copa America, a więc zwyciężali te najbardziej prestiżowe rozgrywki w Ameryce Południowej. Rywal rzeczywiście bardzo utytułowany, rywal bardzo groźny. Kiedy spojrzy się na typowania ekspertów, no to tutaj oni są zgodni, że raczej to Urugwaj jest faworytem tego spotkania. Ja niestety muszę się zgodzić z tą opinią. Przypomnę, że z Urugwajem mieliśmy okazję w naszej historii grać dwukrotnie. W 1986 roku to spotkanie zakończyło się remisem 2-2 i w 1992 roku również graliśmy z Urugwajem. Wtedy drużyna prowadzona przez trenera Andrzeja Strejlała wygrała 1-0. Tym razem tak dobrze chyba nie będzie, aczkolwiek nie można wszystkiego przesądzać. Tym podstawowym zawodnikiem drużyny Urugwaju, takim niesfornym i najbardziej chyba rozpoznawalnym przez kibiców, jest oczywiście Luis Suarez, którego fanom futbolu przedstawiać nie trzeba, bo zawsze, kiedy piłkarz jest bardzo barwny i taki bardzo rozrywkowy też poza boiskiem, wtedy kibice bardzo lubią takich zawodników, śledzą ich kariery. Tego Luisa Suareza będziemy mogli zobaczyć na boisku, a na ławce trenerskiej trenera Tabareza, który od kilku dobrych lat prowadzi ten Urugwaj. Bardzo doświadczony szkoleniowiec, bardzo dobrze prowadzący tę drużynę. Wielkie wyzwanie przed reprezentacją trenera Waldemara Fornalika. Chciałabym wierzyć, że jutro uda nam się powalczyć z Urugwajem, powalczyć przede wszystkim o dobre nastroje na zakończenie tego
roku, na zakończenie jesieni. Zwycięstwo z Urugwajem z pewnością takie nastroje by nam poprawiło. Wiem, że same nastroje w naszej reprezentacji są bardzo dobre. Dzisiaj na przykład nasza kamera Orange Sport towarzyszyła kadrze w czasie takiej sesji fotograficznej i okazuje się, że piłkarze dogadują się naprawdę świetnie. Ta atmosfera wewnątrz drużyny jest znakomita. No i miejmy nadzieję, że ona się przyłoży też na tą jutrzejszą grę w meczu z Urugwajem. Nic, tylko grać i wygrywać. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Dobrej nocy również. Dziękuję bardzo. Naszym rozmówcą była Agnieszka Kopacz, dziennikarz Orange Sport. My powracamy jeszcze do T-Mobile Ekstraklasy, a po niej dopiero mecz Polska. Urugwaj Śląsk Wrocław przegrywa 1-3 z Piastem Gliwice. Patrząc na to, co wcześniej prezentował Piast, mowa tutaj chociażby o meczu z Legią Warszawa, kiedy wygrywał aż do 81 minuty, w konsekwencji przegrał 3-2. Wiadomo, że drużyna trenera Brosza potrafi urywać punkty, potrafi grać dobrze i to też miało miejsce z obecnym mistrzem Polski teraz. No jak to u Beniaminka, raz wygrywa, raz przegrywa. Tutaj kolejna sensacja, bo pokonać wciąż aktualnego mistrza Polski, choć jak to niektórzy żartobliwie mówią, miś Polski, bo to nie była drużyna, która zasługiwała na ten tytuł, ale taka moja uwaga. Nie można opierać drużyny tylko na jednym piłkarzu, na Sebastianie Mili, bo jeżeli ten piłkarz nie gra, to praktycznie nie gra cały Śląsk, bo to ktoś wyliczył, że chyba po 85% jego podań właśnie padają gole z Śląska. I teraz, co jeżeli zabraknie tego piłkarza? To praktycznie cała drużyna już jest w rozsypce. Nie ma kompletnie zespołu. Dlatego myślę, że tutaj trener powinien trochę oprzeć grę na innych też piłkarzach, a nie tylko na Sebastianie. Chyba że piłkarze darzą go takim zaufaniem, że faktycznie on jest takim rozgrywającym z krwi i kości. No ale to wątpię, żeby tutaj pewnie trener powie coś więcej, żeby opierać to wszystko na jednym piłkarzu. Posłuchajmy sobie teraz Gracjana Choroszkiewicza, piłkarza Herty Berlin, dokładnie obrońcy tego zespołu, o tym, co miał nam do powiedzenia o naszej T-Mobile Ekstraklasie. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że Ekstraklasę śledzę od kolejki do kolejki, także naprawdę, no, jeżeli mam czas, to zawsze oglądam. Nie oszukuję, że tutaj kibicuję Zagłębiu. Trzymam za te kciuki, że może teraz nie wygląda to najlepiej, ale mam nadzieję, że poprawi się to. Mam na myśli tutaj, że moi koledzy dostaną więcej szansy i należy się cieszyć, że koledzy z reprezentacji, mam na myśli Ninetti'ego czy też Stępińskiego, dostają tą szansę, wykorzystują je jak należy i czekam, kiedy przejdą na zachód. Remigiusz, też dziś rozmawiając z dziennikarzem Przeglądu Sportowego, właśnie z Romanem, z Rafałem Romaniukiem, tym, o którym też, którego mogliśmy słyszeć. Powiedz, czy zgadzasz się z tą opinią, że Śląsk wraca tam, gdzie jego miejsce, czyli tak naprawdę ta drużyna grała powyżej swoich umiejętności za trenera Lęczyka i dzięki temu zdobyła Mistrzostwo Polski? Znaczy, moje zdanie jest takie, że nie doceniamy jeszcze Śląska i myślę, że to, że przegrali teraz, nic nie oznacza i że jeszcze pokażą pazur i będą walczyć do końca o pudło, moim zdaniem, a nawet o mistrzostwo. Jest to drużyna, widać jeszcze rękę starego trenera, czyli Oresta Lęczyka. I tak jak mówię, tak jak tutaj wcześniej kolega wspomniał, że gra opiera się na Sebastianie Mili. Co prawda, to prawda, bo większość jego podań, które dochodzą w światło bramki, kończą się golem. Ale tak jak już wcześniej wspomniałem, nie skreślałbym tego Śląska i jeszcze chwilę, jeśli mogę powiedzieć o Piaście. Moim zdaniem fajna drużyna, chyba najlepsza z Beniaminków, które grają teraz w naszej lidze. Jest to drużyna dobrze poukładana, młoda, która strzela dużo bramek, dużo też traci. Aczkolwiek myślę, że ten rok będzie dla nich ograniem się w tej lidze, a za rok kto wie, czy nie będą walczyć o pudło. Zmieniając teraz drużynę, bo też czas nam nieuboganie zbliża się do końca. Legia Warszawa przegrała 1-2 z Jagiellonią Białystok i teraz najpierw wysłuchamy sobie naszego eksperta Rafała Romaniuka o tym spotkaniu, czyli o Tomaszu Frankowskim i zawodnikach Jagiellonii Białystok.
Tomasz Frankowski nawet żartował po tym meczu, że mógłby się przeprowadzić chyba do stolicy, bo no, dobre okoliczności tutaj mu sprzyjają. Ale ważniejsze jest co innego, że ta Jagiellonia trochę wychodzi teraz na to, co mówił Tomasz Hajto, bo to jest kolejny dobry mecz tego klubu. On apelował o to, żeby spokojnie poczekać na to, aż jego praca przyniesie efekty, że to musi potrwać. No i na razie wychodzi na to, że widać zmianę. Ta Jagiellonia jest uporządkowana, potrafi przytrzymać piłkę. Wiele drużyn w Niekosku przyjeżdża po to, żeby się bronić i boi się gdzieś mocniej zaszaleć przy polu karnym legionistów. A tutaj można było odnieść wrażenie, że Jagiellonia gra bardzo mądrą, błędną piłkę. Dobrze, to już tak troszeczkę podsumowując tą Ekstraklasę. Dawid, ciebie zapytam o ten mecz stołecznej drużyny, piłkarzy z EU37, czyli z Łazienkowskiej. Powiedz o tym spotkaniu i już tak też, jeszcze jakbyś mógł, już tak podsumowując, zbliżamy się już powoli do zamknięcia tego tematu. Tak więc, wracając do pierwszej części pytania, na pewno ostatnie wyniki w Jagiellonii, czyli zwycięstwo w Poznaniu i teraz w Warszawie, doprowadziły do tego, że trener Hajt uciekł spod topora, bo dochodziły głosy o tym, że zastanawiano się już nad zwolnieniem tego szkoleniowca. No i kolejny raz Tomek Frankowski prowadzi Jagiellonię do zwycięstwa, bo przy pierwszej jeszcze bramce asystował, a przy drugiej sam dobił Legię. I no na pewno, jeśli patrząc pod kątem Legii, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że trener Urban kolejny raz podjął ryzyko i wystawił Marka Schulera w obronie, a nie na przykład Michała Żewakowa, który był chwalony za poprzedni sezon. No i kolejny raz ten Schuler zawiódł, bo przy pierwszej bramce też plizga mu ewidentnie uciekł, a przy drugiej myślę, że wszyscy widzieli to niezrozumienie Schulera z Kurciakiem i ewidentny błąd obrońcy. No i Tomek Frankowski zdobywa bramkę i kolejny raz, tak jak powiedziałem, doprowadza Jagiellonię do zwycięstwa. Powiedz, czy bacznie śledziłeś już w następnym spotkaniu, w tym zremisowanym przez złocisto-krwistych meczu też podwyższonego ryzyka, bo te drużyny nie darzą się sympatią z Wisłą Kraków. Tam Michał Janota czerwoną kartką został ukarany już na początku spotkania, później jeszcze też po dwóch żółtych kartkach kolejna czerwona i w konsekwencji w dziewiątkę kończyli ten mecz Kielczanie. Tak, miałem okazję oglądać akurat ten mecz i z racji tego, że Michał jest tutaj z Zielonej Góry, dokładnie z Gubina, ale uczył się piłkarskiego rzemiosła w Zielonej Górze, tak ten mecz głównie oglądałem pod kątem jego gry. No i moim zdaniem czerwona kartka dla niego jest niezasłużona. Uważam, że sędzia podjął pochopną decyzję, mógł dać mu żółtą z uwagi na to, że był to dopiero początek spotkania. No i kolejny raz ten mecz pokazuje to, jak wygląda w tym sezonie gra Wisły i myślę, że często na portalach społecznościowych jest cytowany wypowiedź Czarka Wilka, że jest to dosyć nieudany sezon dla nich. Nie będę tutaj rzucał przekleństwami, ale myślę, że należy wspomnieć o tym, że w Wiśle chyba w tym sezonie wychodzi dopiero problem szkolenia młodzieży w tym klubie i myślę, że jest tutaj coraz częściej to poruszany ten element. Tam po prostu nie ma wychowanków w tym klubie, bo Michał Szewczyk czy Michał Chrapek nie są zawodnikami, które na dzień dzisiejszy mogą konkurować z młodzieżą z Legii czy z Lecha. No a obcokrajowcy pościągani w tamtym sezonie na pewno nie dają gwarancji wyników. Jeszcze tylko jedno zdanie, Łukasz, jeżeli pozwolisz. Wiem, że zaraz chcesz przejść do meczu Polska Urugaj. Już się nie cierpimy. Z dwojga złego, a propos jeszcze Legii, z dwojga złego jednak lepszy Żewłakow. Myślę, że Schuler dostał chyba swoją jedną z ostatnich szans na występ w pierwszym składzie. I Schuler, i Żewłakow popełniają błędy, ale jednak zawsze mam ten dylemat, ale jeżeli miałbym wybierać, to wolałbym, żeby występował w pierwszym składzie Polak. A druga sprawa, co było główną przyczyną porażki Legii, to, że była strasznie duża dziura w środkowej części boiska, bo i Wrdoljak, i Łukasik praktycznie oni występowali jako stoperzy. Oni byli bliżej obrońców niż bliżej pomocników. I teraz to nie jest ta Legia, która gra piękny pressing, która gra z pierwszej piłki, która praktycznie cały mecz atakuje, tylko to była Legia, która podawała piłkę od razu od obrońców do napastników. Tak Legia w tym sezonie jeszcze nigdy nie grała, co już powiedziałem na początku programu. Remigiusz, teraz chyba ten temat ulubiony nasz, czyli polskich kibiców. Mecz jutro w Gdańsku Polska-Urugwaj, który jeszcze raz przypomnę, odbędzie się na naszej antenie na żywo o 20:45 prosto z Gdańska we własnym imieniu i w imieniu Jana Ratajczaka. Zapraszam, a wracając do naszej dyskusji tutaj w studiu, mecz z Urugwajem.
tym czwartym zespołem, o czym też już mówiliśmy, o czym wiemy, ale też drużyną, która ma tylko 3 miliony mieszkańców w porównaniu do około naszych 438 bodajże. To jest no, niebywałe, że ta drużyna ma tyle gwiazd, a my gdzieś tak naprawdę tylko liczymy na te trio z Dortmundu. Tak, moje zdanie jest takie, że po raz pierwszy od dłuższego czasu już przed Euro gramy silne, że tak powiem, sparingi i to mnie cieszy, bo wtedy możemy wykluczyć te błędy, tak? Uczymy się od najlepszych, jak, nie wiem, przesuwać, jak grać pressingiem, czy wymieniać szybko podania. Cieszy mnie, że gramy akurat z Urugwajem, ponieważ chcemy zobaczyć Luisa Suareza. Jestem fanem Liverpoolu, oglądałem też ostatnio mecz z Chelsea. Bardzo lubię oglądać grę tego zawodnika. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, jestem też mile zaskoczony. Myślę, że nasz trener reprezentacji Fornalik poukłada ten zespół. Widać, że już gra inaczej. Oglądałem ostatnie spotkanie i naprawdę czuję, że ten selekcjoner coś zrobi dla polskiej piłki. Andrzej Strejlał, były selekcjoner reprezentacji Polski, o meczu właśnie biało-czerwonych z Urugwajem. Jest to dla nas bardzo cenny kontakt. Będziemy mógł selekcjoner zobaczyć, jak teraz poza Anglikami, prawda, która no dość wysoko się zawsze plasowała, jeżeli chodzi o hierarchię europejską, mimo że jak na razie od 1966 roku nie osiągnęła żadnego wyniku, mówiła Anglii w tej chwili. Natomiast Urugwaj, bądź co bądź, czwarta drużyna świata, mistrz świata z 1950 roku. Byłem akurat tam w 1975 roku, kiedy prowadziłem kurs dla trenerów urugwajskich i trenerów Południowej Ameryki w Montevideo i w Paysandu. Zespół w tej chwili przeżywający niby taki lekki kryzys, także tak jak dla naszej drużyny, tak i dla nich, jest to mecz bardzo prestiżowy. Nie przyjdzie to prawda, jeżeli chodzi o siłę ataku Forlan, ale bądź co bądź, ta dwójka napastników, no jakbyśmy na to nie patrzyli, jest na tyle, powiedzmy sobie, wysoko rodowana w hierarchii europejskiej, a tu na myśli Cavaniego, który jest znakomity, bądź co bądź, w tej chwili formie, że będzie to bardzo poważny sprawdzian dla naszej drużyny i sądzę, że to jest takie, powiedzmy sobie, to co nas może czekać w momencie, kiedy się zakwalifikujemy na Mistrzostwa Świata do Brazylii, bo jednak powiedzmy sobie, na tym kontynencie jak na razie ciężko jest Europie dorównać zespołom Południowej Ameryki, bo ta rywalizacja pomiędzy Południową Ameryką a Europą trwa od chwili, kiedy zaczęły się Mistrzostwa Świata. Także sądzę, że to bardzo dobry pomysł i tutaj trzeba naprawdę no, być zadowolonym z tego, że będziemy mieli nasi zawodnicy i sam trener, selekcjoner, będzie miał możliwość konfrontacji. Trudno powiedzieć chyba, ale trenerzy mam nadzieję, obydwa się zgodzą i pan Tabárez i Fornalik na maksymalną liczbę prawda zmian. Czasu antenowego nie rozciągniemy. Kamil, ja tylko tak personalnie ci zadam pytania, a ty proszę tak podsumuj te najważniejsze informacje, na czym się też będziesz koncentrował na meczu właśnie w Gdańsku, który odbędzie się jutro. Personalnie też widać, że Waldemar Folnalik po raz kolejny pokazał swoją odwagę. Powołanie dla Łukasza Teodorczyka, także jeszcze powołanie dla Piotra Broszka i to może być niespodzianka. No ale to w obliczu kontuzji Jakuba Wawrzyniaka chyba uzasadnione. Dajmy szansę młodym, już to wielokrotnie mówiłem u ciebie w programie, niech wejdą, niech pokażą na co ich stać, a zresztą widzimy po polskiej ekstraklasie, że mamy kim grać, ale wracając do Urugwaju, sercem oczywiście będę za reprezentacją Polski, tak jak zawsze, ale pieniędzy chyba mi się nie odważył na nią postawić, bo nazwiska mówią same za siebie, Suarez, Cavani, jeżeli spojrzymy na te nazwiska mniej znane, ale spojrzymy na ich przynależność klubową, to jest Paris Saint-Germain, są drużyny z Ligi Hiszpańskiej, oczywiście są drużyny z Ligi Włoskiej i to nie są jakieś drużyny ze środka tabeli czy z końcówki, ale to są drużyny z czoła tabeli, tak więc jeżeli tam się znaleźli ci piłkarze i odgrywają faktycznie pierwszoplanowe role, a często no, stanowią o sile zespołów, no to obawiam się, że nie wyjdziemy powiedzmy z tej rywalizacji na plus. Dawid, spinamy klamrą ten temat, ale że ja lubię jeszcze tak personalnie mówić, Adrian Mierzejewski, ktoś mógłby się zastanawiać przed tym podwołaniem, po tym od razu powołaniu, dlaczego on, ale on, właśnie ten piłkarz Trabzonsporu zagrał ostatnio dwa spotkania po dość długiej przerwie. Tak, na początku chciałem jeszcze wrócić do tego, co mówił mój przedmówca, że na pewno personalnie Urugwaj wygląda bardzo mocno, zarówno kluby, jak i nazwiska piłkarzy pokazują, że są to nazwiska, które mogą elektryzować każdego kibica w Polsce. A wracając do twojego pytania, Adrian Mierzejewski, ja sam osobiście też nie spodziewałem się, że taki będzie powrót Adriana na boiska w Turcji. Na pewno to cieszy w kontekście reprezentacji i kadry trenera Fornalika, bo moim zdaniem Mierzejewski od dawien dawna pokazuje, że jest piłkarzem, który coś wnosi do tej reprezentacji. Na pewno jest
nie najważniejszym, ale również ważnym ogniwem tej układanki trenera Fornalika. Ja tylko zdaniu Mierzyjewskim, przepraszam, że przerwę. W poprzednim sezonie zagrał w 33 meczach, strzelił jedną bramkę, w tym sezonie zagrał w trzech meczach i strzelił dwie bramki. Albo odwrotnie, w dwóch meczach i trzy bramki. Tak? Więc już w dwóch meczach i trzy bramki, tak więc o wiele lepszy występ niż w poprzednim roku. Remigiusz, czy Lewandowski będzie miał partnera w postaci Milika albo Teodorczyka w tym spotkaniu? I druga moja sprawa, czy tutaj, jakbyś mógł się króciutko jeszcze odnieść, mamy nowego sekretarza generalnego związku Macieja Sawickiego, tego, który ukończył Harvard, dobry menadżer, też z sukcesami prowadzi biznes, Janusz Basała jako szef Departamentu do Spraw Kontaktów z Mediami, a więc nowe persony, powiew świeżości w PZPN, no i jeszcze Polska, Urugwaj dla ciebie. Tutaj. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, widać, że Zbigniew Boniek działa od razu, chce zrobić coś dobrego i dajmy mu szansę, też byłem za nim i myślę, że wszystko będzie na tak i będziemy zmierzać ku dobremu. A jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, oglądałem mecz reprezentacji i myślę, że on sam, osamotniony na szpicy, radzi sobie nieźle niż z partnerem z przodu. Także myślę, że dla niego pozycja sam, szpica, żeby sam sobie te, że tak powiem, akcje konstruował. Naszymi gośćmi w drugiej części programu byli Kamil Żeberski, dziennikarz RTV Lubuska. Dzięki za zaproszenie. Remigiusz Chyła, trener rocznika 2007 w Stelmecie UKP Zielona Góra. Dziękuję bardzo. Oraz Dawid Świercz, pomocnik czwartoligowej Arki Nowa Sól. Dziękuję. Był to 15 odcinek audycji Piłka w Grze. Do usłyszenia jutro przy okazji relacji na żywo z meczu Polska-Urugwaj z Gdańska. Łukasz Szatkiewicz, dobrej nocy.